Siema, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym moim odcinku, a zarazem pierwszym na tym kanale. Ponieważ ten kanał jest kontynuacją tamtego starego kanału, no i zrobimy sobie dzisiaj, słuchajcie, takie małe Q&A. Także słuchajcie, zanim przejdziemy do odcinka, pamiętajcie o tym, aby zostawić łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek, aby nie przegapić żadnych nowych filmów. No i widzimy się, słuchajcie, za chwilę. A więc słuchajcie, przechodzimy do pierwszego pytania, którym jest... Już wam mówię. Drugie imię. Moje drugie imię to Mikołaj. Jakbyście nie wiedzieli. Ulubiony kolor. No to albo niebieski, albo taki morski. Wiecie, co to jest. I teraz Frugo versus Tymbark. Myślę, że w tej sytuacji wybiorę Tymbarka. Kolejne pytanie. Rap versus pop. No szczerze powiem wam, niezbyt lubię te jakby dziedziny muzyki. Ale chyba wolę rap. A więc ulubiony smak Tymbarka. No wam powiem, że dobry jest jabłko mięta. Miłość versus przyjaźń. Myślę, że przyjaźń. Ulubiony serial. Lubię, nie wiem czy oglądaliście Riverdale. Albo jeszcze The Good Doctor, czy jakoś tak, słuchajcie. I teraz kolejne pytanie. Co masz teraz na sobie? No, bluza, spodenki. No i teraz tak. Co robisz? No to nagrywam. Czy mam chłopaka, dziewczynę? Nie, nie mam. Ulubiony sport? No to mamy dwa ulubione sporty. Piłka nożna oraz ta ręczna. No, w sumie te dwa. Możecie pisać w komentarzu, jaki jest wasz ulubiony sport. I kolejne. Ile miałeś lat, kiedy dowiedziałeś się, że Święty Mikołaj nie istnieje? Co za pytanie. Szczerze, no już dawno temu, ale nadal staram się, no dalej żyję tym faktem, że Mikołaj istnieje. Wy napiszcie, czy mam nadzieję, że nie zniszczyłem nikomu Magii Świąt. Ulubiony rodzaj muzyki. No to lubię bardziej takie disco polo, zwykła muzyka. I teraz tak, imię przyjaciółki, no to Kamila, do której klasy chodzisz? 8. I teraz kolejne, kręcone czy proste włosy? No oczywiście, że proste. Lubisz Harry'ego Pottera? Tak, uwielbiam. Piszcie, czy oglądaliście go i ile części oglądaliście, bo ja chyba oglądałem wszystkie, no chyba, że w międzyczasie weszła nowa, bo ogólnie dawno nie oglądałem. Kolor ścian w pokoju, no to jak widzicie, no taki beżowy, czy nie wiem jaki to jest kolor, możecie pisać, ale wydaje mi się, że beżowy. Czy gram na jakimś instrumencie? Nie, ogólnie nie gram na żadnym instrumencie, chociaż mam pianino, ale niestety nie mam czasu, żeby na nim grać. Mieszkasz w domu czy w mieszkaniu? No to jest taki bardziej, no w sumie dom można powiedzieć. Ulubiony przedmiot? No to lubię i matematykę, z tych takich bardziej jakby ścisłych można powiedzieć, a z takich innych, no to w sumie jest religia. Ulubiony film? No to film? Nie wiem, czy oglądaliście niekończącą się opowieść, nie wiem, czy to jest do końca film, a jak nie, to lubię Percy Jacksona i Bogowie Olimpijscy. Czy umiem dobrze pływać? No powiem wam, tak średnio mi wychodzi. Czekolada mleczna czy gorzka? No to mleczna, powiem wam szczerze. Jak kolczyk, to gdzie? Szczerze mówiąc, nie chciałbym mieć kolczyka, ale gdybym miał, to tak myślę, że albo tutaj na uchu bardziej, ale taki zwykły, a nie taki, że jakoś tak się rozciąga, słuchajcie, i tam się wkłada takiego ślimaka, czy jak to tam się nazywa, możecie napisać w komentarzu. No, albo jeszcze w ostateczności, no to nie wiem, bo w nosie nigdy bym nie mógł mieć. No to przeważnie na uchu, nie? Słuchajcie. I teraz tak, czy lubię chodzić do szkoły? No, szczerze, należy do tych osób, które lubią chodzić do szkoły. Jeżeli miałbym wybierać, wiecie, między zdalnymi, a chodzeniem do szkoły, bo przed zdalnymi, no, średnio jak są zdalne. Możecie też właśnie pisać w komentarzu, jakie lekcje wy wolicie. Czy chodzić do szkoły, czy lekcje zdalne.
Czy wygrałem kiedyś totolotka? Nie, ponieważ nie grałem. I teraz tak. Jakie lubię zwierzęta? Powiem wam tak, lubię kury, lubię psy, no i takie małe, słodkie kotki. I teraz tak. Co wolisz? Gorące czy zimne? Ja chyba wolałbym jednak gorące. Słuchajcie, kolejne pytanie to kola czy woda, no to wiadomo, kola. Spacer czy bieg? No, raczej spacer, powiem wam. I teraz telewizja czy telefon? Zależy jaka telewizja. Ta, która ma Netflixa, YouTube'a i tak dalej. No to może być telewizja, ale telefon to w sensie taka zwykła telewizja, jakaś tam z dekoderem, starym jak świat, no to telefon. I teraz kolejne pytanie. Najlepszy napój, no to lubię, słuchajcie, Sprite'a. No i słuchajcie, to by było na tyle z pytań dzisiaj. No i pamiętajcie o tym, aby zostawić łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek, aby nie przegapić żadnych nowych filmów, a niedługo powinien się pojawić kolejny. Także słuchajcie, na dzisiaj będziemy kończyć, a więc trzymajcie się, pa!